Ta konferencja jest bardzo ważna, organizowana chyba po raz pierwszy tutaj w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gisztora w trosce o bezpieczeństwo ucznia. Co to znaczy? Panie redaktorze, rzeczywiście nasi zwierzchnicy doszli do wniosku, to znaczy rektor Akademii Humanistycznej, pan profesor doktor habilitowany Adam Koseski i starosta pułtuski, pan Edward Marek Wroniewski, że powinniśmy zająć się tym tematem, ponieważ jest to wyjątkowo istotna sprawa. W obecnej sytuacji, jaka jest na całym świecie, jest wiele zagrożeń, również i na naszym terenie. I choć ze statystyk policyjnych wydaje się, że jesteśmy powiatem bezpiecznym, to nie jesteśmy taką enklawą, gdzie nie docierają zagrożenia, chociażby narkomanią. W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała wiele szkół w Polsce. Stwierdzono, że sytuacja jest dosyć niebezpieczna. Nasz powiat pod tym względem wygląda dobrze. Niemniej jednak nie możemy tracić z pola widzenia tego tak ważnego problemu. Musimy uczulać dyrektorów, nauczycieli, a nade wszystko powinniśmy pokazać im, gdzie leżą niebezpieczeństwa, bo bardzo często nie wiemy. Oczywiście pan profesor, naukowcy z Akademii Humanistycznej od lat prowadzą badania na tym zakresie. Tak, zdecydowanie tak. I między innymi dzisiejsza prezentacja będzie opierała się na analizie wyników badań prowadzonych znacznie wcześniej, ponieważ w tej chwili przygotowujemy się do bardzo poważnych badań, a to, o czym dzisiaj będziemy mówili, to wyniki, które prezentujemy dzisiaj, no, stanowiłyby swoistego rodzaju pilotaż. One nie do końca są w pełni reprezentatywne, ale pozwalają zorientować się w skali właśnie zagadnienia. Czy narkomania, czy alkoholizm wśród młodzieży są najgroźniejsze? Jeżeli chodzi o powiat pułtuski, to myślę, że mamy większy problem z młodzieżą, która pali papierosy. Również na mojej prezentacji będę miał odniesienie do nieletnich, których ujawniliśmy pod wpływem alkoholu, to jest około 30 nieletnich, natomiast palących papierosy, fizycznie palących papierosy około 300 nieletnich. Problem dopalaczy, bo ja to pokazuję już teraz to, co mamy te zatrzymania w tym roku, to dopalacze, no znamy ten problem, który był wcześniej, czyli sklepy. Sklepów nie ma, natomiast jest internet i my mamy w tym roku już dwa przypadki, że osoby kupują w internecie. Nam wykazuje to, jeżeli robimy badania takie wstępne, które my robimy, że to jest haszysz. Natomiast oni kupują to z internetu, twierdzą, że jest legalne, nie wiem jak to się skończy, bo zobaczymy to po szczegółowych już badaniach w laboratorium, ale to, co już właśnie chcę powiedzieć, że dopalacze znowu wracają i mefedron, który jest nowy, on jest po prostu tańszy, powszechniejszy i z tym możemy się liczyć. I jeszcze tylko jedna uwaga co do tej statystyki, którą tu przedstawiliśmy, to też trzeba powiedzieć, że to, jak na pewno zauważyliście Państwo, że te liczby odnośnie czynów karalnych to nie są duże. No my jesteśmy w końcówce województwa, ostatnie miejsce zajmujemy. Ja się z tego powodu cieszę, myślę, że powinniśmy wszyscy, że tych czynów u nas jest naprawdę mało i to nie dlatego, że my ich nie ujawniamy, ale po prostu ich nie ma.
Badania te prowadziliśmy również w szkołach na terenie powiatu kułtuskiego. Wykorzystujemy do tego narzędzia, które są przygotowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i pozyskujemy wiedzę z różnych źródeł i za pomocą różnych metod. Te źródła to między innymi uczniowie, sami właściwie najważniejszy podmiot w szkole, ale także nauczyciele, dyrektor szkoły i rodzice. I co się okazuje? Mianowicie wyniki tych badań pokazują, że jakby odsetek uczniów, którzy byliby zagrożeni narkomanią czy też pijaństwem, a nawet nikotinizmem, jest bardzo mały. Czy to świadczy o tym, że rzeczywiście tego problemu w szkołach nie ma? Pewnie nie. Prowadziliśmy 3 sprawy znieważenia nauczycieli w szkołach. Były to szkoły poza terenem Pułtuska. I jeszcze jedna rzecz, jako taką ciekawostkę podam, bo tam mówimy o przestępczości nieletnich związanych z narkotykami. W tym roku mieliśmy na terenie Pułtuska włamanie do mieszkania. Początkowo sądziliśmy, że sprawcy przyszli po pieniądze, bo takie mieliśmy zgłoszenie, że zginęły pieniądze z kasetki. Okazuje się, że nie do końca. Oni przyszli bo to było 2 nieletnich, bo udowodniliśmy im to, 2 nieletnich, 1 dorosły, oni przyszli konkretnie po narkotyki, a pieniądze wzięli przy okazji. Znaczy wzięli jedno i drugie, czyli wzięli na narkotyki. Pieniądze zgłaszająca zapomniała nam powiedzieć o tych narkotykach. I jeszcze co do rozprowadzania narkotyków, to przypomniała mi się taka sprawa sprzed 3 lat. To było na terenie Pułtuska. Zatrzymaliśmy, jak tak ładnie taką nazwę, dilera, który rozprowadzał narkotyki. On był nieletni. Znaleźliśmy u niego około 200 gram tych narkotyków. Potem okazało się, że on został wrobiony. To znaczy kupił to jako narkotyki, a to była zupełnie inna substancja, niezwiązana z narkotykami. Ale on rozprowadzał je, wierząc w to, że to są narkotyki. Nie wiem, jak kupujący się czuli po zażyciu. Na pewno stracili pieniądze.